Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Artur Dubiel na celowniku oraz piip, Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS okiem służb specjalnych. Witamy serdecznie, mam pytanie do ciebie, Arturze. Co Dajesz. to było za pi? Czy żebyś rzucił coś, co ma cenzurze podlegać albo przekleństwo? Nie broń Boże, bo wiesz, nie lubiałeś, żeby cię tytułować, no to nie, ja wyciąłem nie na żywca. Na żywca wyciąłem. No, dalej nie lubię spokojnie. Dobrze. Ej, przepraszamy za bardzo długą przerwę, no ale Hermanowi jako Szpiegulowi Rosjanie odcięli internet, no i nie mieliśmy jak nagrywać. Nie, no tak źle to nie było, bez przesady. Po prostu strasznie dużo pracy, a ostatnie dwa tygodnie, ja się pochwalę, udało mi się w końcu y, po, pourlopować. Także jak jest zurlopowany, nie do końca wypoczęty i wraca do pracy. No to zobaczymy, jak zorientowany w ogóle jesteś. Tam co nieco coś słyszałem gdzieś, coś kiedyś, coś komuś, coś o czymś. No właśnie, bo co mi podesłałeś, Piotrze? Chwal się, i może od tego zacznijmy naszą rozmowę. Bo mieliśmy oczywiście co do naszej serii Smutni Panowie Dwaj, pewne plany, które jak zwykle się sypią. Ale skoro dawno się nie słyszeliśmy, dawno nie rozmawialiśmy i nie słyszeli nas inni, no to może o tym świecie służb specjalnych warto by było coś tam powiedzieć, co się ostatnio działo. W świecie służb specjalnych dzieje się, jak zwykle, dużo, dużo więcej niż to, co wypływa do mediów, a przerażające jest, jak wiele rzeczy do mediów wypływa, bo naprawdę tego jest dużo. Ja bardzo polecam, jeżeli ktoś w ogóle jest zainteresowany, jest taka anglojęzyczna stronka, ale ona z całego świata ściąga tydzień po tygodniu, co się dzieje. To się nazywa Spy News, bodajże. Spy News, tak mi się wydaje. Więc wpisać po angielsku spy news. I, I tam co tydzień dostaje się takie, taki wyciąg po kilkadziesiąt, siedemdziesiąt do 100 różnych rzeczy. Co się dzieje w świecie służb specjalnych w ogóle na świecie, a dzieje się bardzo dużo. No i jest o czym mówić, jeżeli, czy o czym pisać, jeżeli to kogoś interesuje. Natomiast myślę, że nas najbardziej interesuje to, co jest, wpływa na nas bezpośrednio lub pośrednio, ale jednak na nas, nie. A jest coś, co na nas nie wpływa? Myślę, że tak. Ja myślę, że na przykład, żeby nie było tak, że ja jakikolwiek coś tam chcę konkretnie kogoś obrazić. Wyobraźmy sobie, że jest jakieś państwo, Gorgonia, leżące na ósmym kontynencie, gdzieś między Australią a Nową Zelandią. <grych> nie ma czegoś takiego, ale. Czyli w okolicach jeżeli Bałtyku? takim to nie będzie żadnych, na pewno dzisiaj nie będzie czepiał, więc. Tam wojna plemienna kogoś jest mało prawdopodobne, że ma na nas wpływ, nie? No i taki nie. To no chyba, dobrze. że Chińczycy tam się zjawią, Koreańczycy północni i zacznie się coś dziać. Dobrze, ale całkiem poważnie, Piotr, bo podesłałeś mi ostatnio. Nie tak, tylko, tak. Bo my zapominamy, tylko. że coś się dzieje w wojnie informacyjnej. Tak, nie? Tak, to tak nam tak. spowszedniało. To jest taka mowa cały czas. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczynaliśmy nasze rozmowy, jak ty ruszałeś właśnie ze swoim podcastem, to już coś tam o wojnie informacyjnej się mówiło, ale to było ciągle jeszcze taka tabula rasa. My tak naprawdę odsłanialiśmy ludziom kulisy tego, czym, czym wojna informacyjna jest, walka informacyjna i tak dalej, nie? I zobacz, tak naprawdę to jest jakieś dwa i pół roku i jak wiele się zmieniło również w. W tej sferze, która, bo sam to w naszych rozmowach potwierdzałeś, że dobrze, że się mówi o pewnych mm -hmm. rzeczach, bo ludzie, którzy są bardziej świadomi, są oczywiście bardziej bezpieczni. No tak, ja te, i dalej tak uważam. Też dalej uważam, że świadomość, świadomość, jeszcze świadomość, ona wynika z edukacji. Ona wynika z, z tego, i nie chodzi mi o wykształcenie, że ktoś ma wyższe, niższe, średniższe i w ogóle moja jest bardziej niż Twoja. Chodzi o to, żeby być otwartym żeby zdobywać wiedzę, no i bardzo krytycznie podchodzić do tego, co do nas dociera. Natomiast mnie się wydaje, że no znowuż wszyscy idziemy po linii najmniejszego oporu, uporu, nie wiem, i idziemy w stronę tego, że słyszymy, że a, wojna informacyjna, Rosja, wojna informacyjna, coś tam, propaganda, coś tam, wojna, coś tam i nie zastanawiamy się nad tym, nie, to, to tak przelatuje, przelatuje, a tu nagle taki ja mam oczywiście wielką wątpliwość, czy to jest taki super news, ale wysłałem ci ostatnio. Ja nawet tam na tych social mediach moich zamieszczałem, że, że wypłynęło ponoć podręcznik rosyjski SWR-u, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego Rosyjskiego. Podręcznik prowadzenia właśnie wojny informacyjnej z Zachodem, bo, bo Zachód jest tam przecież wskazany jako, jako ten wróg, nawet nie przeciwnik. No i jest to o tyle ciekawe, że. Jest to no taka właśnie. wersja zaktualizowana, bo to nie jest wielki news. Tam nie ma nic, czego byśmy nie wiedzieli. Czy tym, czegoś jak... nowego się, Piotrze, dowiedzieliśmy z tego? Bo wydaje się, że, że nie. Chyba, że Wiesz co, tak, dowiedzieliśmy. No. Tylko pytanie, czy ktokolwiek z nas coś z tym zrobi. No. Dlatego, że dowiedzieliśmy się na przykład to, że Rosjanie utworzą nowe platformy medialne, które nie będą z nimi kojarzone. Czyli jakiś czas minie, zanim połapiemy się, że to jest y, sączenie nam takiego tego, tego tych, tych takich brudnych zanieczyszczonych informacji. No dobra, ale to Piotrze, czy powinno to nas w jakikolwiek sposób zaskakiwać, bo zobacz, no Sputniki, Russia Today, czy tam potem jako RT i tak dalej, czy te, nie, nie chcę teraz nazwy pokręcić, ale związane z tym naszym panem z południa Polski, który pracował dla jednej ze służb mundurowych wcześniej, no to chyba to, że będą tworzyć jakieś Platformy, które gdzieś tam zajmie nam trochę czasu, zanim zidentyfikujemy, a może nie zajmie? Zajmie, ja się obawiam. Znaczy ja no. uważam, że zajmie, i mało tego, to, to, to będzie, żeby nie doprowadziło do czegoś takiego, że wiesz, będziemy widzieć wszędzie takie platformy, tak jak teraz jest z, z tym agentem ruskim, tak? Cały czas każdy jest ruskim agentem. Znaczy każdy może się stać, każdego da się obu, obrzucić tym epitetem. No, czasem tak jest najłatwiej i najczęściej to jest trochę metodą, że złodziej krzyczy łapać złodzieja. No, to, to oczywiście też. Ale jeżeli jakaś, jakieś medium wypłynie, stanie się w jakiś sposób popularne, nośne, zwłaszcza w zbyt szybkim czasie czyli można powiedzieć, że od zera nagle stanie się duże no to jak zaczniemy analizować treści, albo inaczej, jak nie będziemy tego analizować, to się nie zorientujemy, że coś się dzieje, nie? Albo będzie za późno trochę. Tak, tak, tak. tak. Powiem ci, że ludzie nie mają czasu. Ludzie zajmują się czymś innym, wiesz? Życiem, zarabianiem pieniędzy, płaceniem rachunków. Ale Piotrze, mnie często się pyta, zwłaszcza gdzieś tam w mediach, jak ten obywatel sam sobie ma poradzić? No i ja właśnie zawsze twierdzę, że on sam sobie do końca nie poradzi, bo owszem, może pojedyncze jakieś informacje próbować weryfikować. Nie twierdzę, że mu się to uda. Ale raz, no, trzeba mieć te umiejętności typowo związane, bym powiedział, z nauką czy ze służbami, w jaki sposób to robić. A dwa, przy tej ilości informacji, które do nas co dzień trafiają, nie jest w stanie człowiek tego robić. Więc jeżeli aparat państwowy, NGO z jakimś tym wszystkim się nie zajmie, no to ten obywatel nie chce powiedzieć, że jest od razu na straconej pozycji ale to nie będzie już takie, takie proste, tak? No nie jest jego to, to rolą, nie? Jest, to jest zbyt cudowne, mi się wydaje, żeby państwo wyłożyło kasę na utrzymanie czegoś w rodzaju takiego PAP, ale do spraw falsyfikowania, bo to właściwie ale o to chodzi. Ale PAP i parę podmiotów, zwłaszcza medialnych, coś takiego robią, tylko niestety poprzez znowu proces polaryzacji, no przeciwnik, by nie powiedzieć w rosyjskiej nomenklaturze wróg, no tak naprawdę sam podważa wiarygodność podmiotu, który próbuje nam tą prawdę podsunąć, tak? Tutaj też jest jeszcze jedna pułapka, bo z czegoś takiego bardzo blisko też oczywiście do pewnej, no, cenzury, nie? Bardzo. Powiem ci, że to jest tak, jeżeli komuś się wydaje, że w czasach dzisiejszych, w dzisiaj, w dniu dzisiejszym, takie sprawdzanie tych wszystkich fejków, dezinformacji i tak dalej polega na tym, że siedzi dziesięciu uczonych i, prawda, analizuje tekst po tekście, to się mylimy. No po pierwsze, ilość tych informacji, które idą w świat, jest ogromna, i, i choćbyśmy nie wiem, ile z takich zatrudnili, to nie jesteśmy w stanie tego przerobić. A po drugie, rozwój technologii powoduje, że ilość informacji ciągle się zwiększa. I teraz taką dezinformację, nie wiem, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, ale taką dezinformację. Nie robi się w sposób hobbistyczny, czyli że ty czy ja weźmiemy sobie i będziemy sobie analizować dany artykuł i mówić i zastanawiać się, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, tylko to się robi poprzez no, machine learning. To jest, to jest właśnie ten te, te next techy. Buduje się odpowiednie no, programy, maszyny powiedzmy. Które, w które po prostu przesiewają nam to i, i, i na zasadzie analiz co jeśli, jeśli tak to, a jeśli tak to i tak dalej. W ten sposób się statystycznie zupełnie przeszukuje daną informację. Piotrze, to mi się urodziło bardzo ważne pytanie, bo nie jest chyba tajemnicą, że po to też się robi tak zwany szum informacyjny, aby w zalewie najróżniejszych informacji, które są bliżej lub dalej od prawdy, mówiąc najbardziej ogólnie, no, gdzieś tam się przemyca te całkowicie gdzieś nieprawdziwe, a zwłaszcza wtedy, jeśli czas ma bardzo duże znaczenie, bo my możemy sobie siedzieć nad jakąś informacją i miesiąc, i jak dojdziemy do prawdy, to nic się nie stanie. Ale może się okazać, że my nawet godziny nie mamy. No, to może jak? Tak być. Może tak być. No i teraz mam pytanie: czy robienie szumu informacyjnego, biorąc pod uwagę rozwój, o czym też przed chwilą powiedziałeś, Nextechu, sztucznej inteligencji, tej generatywnej, tej prawdziwej, to za chwilę będzie miało jakiekolwiek znaczenie, czy to będzie sztuczna inteligencja walczyć ze sztuczną inteligencją, ma do nas, tylko coś tam będzie wyskakiwało, będzie nam podsuwane? No pewnie, ale Artur, zobacz, co ty mówisz. Ty mówisz o walce narzędzi ze sobą, tak? Ty mówisz o walce środków, które ze sobą walczą, natomiast Polem walki ciągle jest percepcja ludzka, więc to chodzi o ludzi, to wszystko chodzi o to. I pamiętaj, że jeżeli chodzi o te informacje, to chodzi o to, co ludzie pojedynczy społeczności, grupy społeczne to na nich, to w zależności od tego, do kogo jest skierowany dany przekaz i dana operacja. Natomiast decepcja z kolei, pamiętasz, też mówiłem, bo to też warto wspomnieć, ona idzie, to chodzi o pole tylko decydentów. Tam percepcję decydentów oczywiście uderza się w służby, w struktury militarne i tak dalej, informacją się uderza, prawda? Natomiast tak, polem walki jest. Jest ciągle i tylko i wyłącznie nasz umysł. To, że ze sobą będą walczyły prawdziwie sztuczne czy nieprawdziwie sztuczne inteligencje, to jest sprawa wtórna, bo ciągle chodzi o nas, o to, co mamy tu. To sztuczne, żeby tak działało, to nie będzie potrzebna dezinformacja, żeby to sztuczna inteligencja, bo, bo zupełnie inaczej się skieruje, żeby ona steroryzowała tych, którym ma służyć taka inteligencja, tak? Wchodzimy znowuż na pole fantastyki. Ale... Troszeczkę, troszeczkę tak, i ja się z tego poniekąd. I tu cieszę. tutaj jest dezinformacja niepotrzebna. No to dobra, no to pójdę jeszcze krok dalej. Trochę w stronę być może właśnie tej fantastyki, ale jednak mówi się, że być może całkiem niedługo praca może być, tutaj dla niektórych może to zaskoczenie. Ale jednak przywilejem, że nie każdy będzie pracował, będzie gdzieś tam ten dochód gwarantowany, tak? Czy nie będzie trochę też podobnie z informacją, że w sumie ona nie będzie zwykłemu człowiekowi do końca potrzebna? Oczywiście tu będzie pewna forma sterowalności, nie? Ale głośno myślę, żebyśmy tak sobie różne punkty jakby zestawili. Tak, tak, ale zobacz, Arturze. To nam zajmuje, to jest bardzo społeczne działanie dla nas. Ja to zawsze się śmieję, bo małpy się iskają, ludzie się nie iskają, tylko spotykają się. I rozmawiają ze sobą. Kiedyś, jak nie było jeszcze sieci, to się spotykali gdzie? W kawiarniach, u fryzjera, w salunie, gdzieś tam w pubie i tak dalej. I wymieniali się informacjami, nawet najbardziej pierdołowatymi, tak? Takimi nie o wielkich sprawach, tylko o tym, że kurczę, wczoraj szedłem i się potknąłem. Ale to jest ciągle wymienianie informacji. I moim zdaniem wymiana informacji jak najbardziej będzie dalej istniała. Jeżeli będzie istniała sieć, to tam no normą będzie to, że te informacje będą przechodziły cały czas. No przecież to bez informacji nie ma sieci. Ale nie zakładasz sytuacji, w której być może obywatelowi, który nie musi pracować, pewne rzeczy ma zapewnione. Ja nie chcę mówić, że będzie sobie wegetował, bo nie o to chodzi, ale no niektórym może się okazać, i być może przeciwnik będzie tak chciał za przeproszeniem sobie wyhodować część wrogich społeczeństw, którym informacja nie jest potrzebna. Wiesz co, no to w zależności od tego, no bo taką sytuację możemy powiedzieć, że mamy w Korei południo, yy, Północnej. północnej przepraszam. Yy, yy, natomiast yy, no przecież tam informacja nie jest potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że tam jest propaganda. Tu też jest informacja, nie zapominaj o tym. Bo jak mówimy o informacji, nie mówimy tylko o, o, o dezinformacji czy, czy o decepcji, prawda? Mówimy o informacji. Więc propaganda to jest kolejna postać tej informacji. I ona ciągle będzie sączona, szczególnie takim ludziom. Tylko wiesz, co mi się wydaje, że my jedną rzecz przeoczamy, kiedy mówimy o tym, że no, praca będzie przywilejem, a ludzie. Ale dlaczego praca będzie przywilejem? Ja od razu przerywam. Zobacz, w jaką stronę idzie nasz świat pod stronę cały świat, nie świat zachodni, pod kątem demograficznym. Mamy sytuację, w której w tych rozwiniętych krajach mamy. Coraz mniej ludzi, tak? No jest ta bomba demograficzna, góra wielka, stara, będzie przez jeszcze dłuższy czas, ona będzie wymierała, tych, których przybywa, jest mało. Więc to nie jest tak, że praca zniknie, tylko albo do tych krajów sprowadzi się ludzi z krajów, gdzie ludzi jest dużo, ale którzy są biedni, niewykształceni i tak dalej, i tak dalej, albo postawimy na robotyzację, bo ona jest naturalnym trendem, zauważ. I ja cały czas mówię, robotyzacja wcale nie będzie powodowała, że praca będzie darmowa. Ona będzie powodowała tylko tyle, że ty jako właściciel danej, załóżmy, fabryki, to bardzo spłaszczam, bo to na pewno będzie bardziej skomplikowane i rozbudowane, od każdego robota będziesz płacił wszystkie składki i będzie to na utrzymanie ludzi. Tylko, że nie chodzi o to, że praca będzie przywilejem, chodzi o to, że ci ludzie już będą niezdolni do tej pracy. Nie dlatego, że nie będą potrafili, tylko będą starzy, będą coraz starsi, a roboty będą pracowały 24 H. Siedem dni w tygodniu. I zobacz, to nie ten przywilej pracy. On moim zdaniem nie będzie wynikał z tego, że wielki władca będzie tłamsił tych młodych i tak dalej. Nie. On będzie wynikał z tego, że nie będzie ludzi i jest, będziemy zmuszeni, bo będziemy mieli do wyboru dwie rzeczy: albo ściągnąć ludzi. Tu wchodzimy znowuż na to, co się dzieje, prawda? Na migrantów, z którymi mamy do czynienia z tą wędrówką ludów i tak dalej, bo z tym mamy przecież do czynienia we współcześnie. No i teraz. Albo to są przyszli pracownicy i przyszli, no, nie wiem czy obywatele, bo nie wiem jaka forma kraju będzie. Używajmy słowa obywatele, czyli mieszkańcy danego kraju, rezydenci danego kraju, danych krajów, albo ich nie będzie, bo nie wiemy, co zostanie zrobione i, i w ich miejsce w fabrykach będą roboty i tak dalej, a utrzymanie będzie. Właśnie dlatego, że ben, będzie na przykład automatyzacja, teraz jest, a będzie robotyzacja, bo, bo to na razie mamy początki tego. I stąd będzie wywi, wy, wynikał przywilej, przywilej pracy. Poza tym popatrz, co się dzieje. Jak mieliśmy całą tę COVID-dozę, i, i ludzi zamykano w domach, dawano pieniądze, bo je drukowano, y, zamawiali sobie ludzie rzeczy, przyjeżdżały do domów, oglądali sobie telewizję, to trwało z przerywami, oczywiście nie dla wszystkich, żeby nie było. Ale to trwało tam dwa lata, ludzie się do tego przyzwyczaili. I teraz na przykład, na przykład UK, bo tam wrze teraz nieziemsko. Odebrano to ludziom, odbiera się ludziom, w, mocno ogranicza zasiłki różne, tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie tego nie wytrzymują. Nie wiem, jakoś nikt nie chce pamiętać, że ci ludzie, którzy dzisiaj są na ulicach w Anglii i rzucają tymi kamieniami, walczą z policją, podpalają i, y, hotele i tak dalej, oczywiście znaleźli sobie kozła ofiarnego w postaci którejś grupy społecznej, która tam w, tych, w, tych, w tym państwie akurat jest. Natomiast, natomiast nikt w ogóle nie zajmuje się tym, że, że ci, którzy rzucają, to są ci, którym odbiera się zaniża w dół oczywiście różnego rodzaju benefity, które zostały im dane. I nie im, ich dziadkom, nawet nie rodzicom, ich dziadkom. To było za czasów Majora, czyli premiera, który przyszedł po Margaret Thatcher i on dał ludziom w Anglii benefity. I zrobiło się spokojnie, nagle Anglicy zniknęli z ulic, teraz się je odbiera, oni wychodzą na ulicę. Czyli to jest, widzisz, ta kwestia, czy będzie ten dochód podstawowy, czy nie. Dużo bajkowanie jest, bo żeby państwo szło do przodu, jeżeli nie stać na robotyzację, ludzie muszą pójść do, do pracy, tak? A to jest ogromny problem wysłać w trzecim pokoleniu ludzi, którzy nie pracowali i jeszcze których przyzwyczają, no do tego, że pokazano, że przez dwa lata oni mogą nawet z domu nie wychodzić. Pierwsze, I... muszę, muszę, muszę wejść zdanie, bo powiem szczerze do tak wielu wątków chcę się odnieść, że za chwilę zapomnę. Pierwszy, a właściwie od końca. To tak mi się skojarzyło w ogóle no, jednak z asymilacją we Francji migrantów lata temu, gdzie w trzecim pokoleniu zaczął się terroryzm pojawiać. Więc tu widzę pewne, pewne porównanie. Druga kwestia to jest to, co powiedziałeś o czasach covidowych, pewnego rodzaju nas zamknięciu i kiedy nam się to nie podobało, a kiedy nam to zabrano, to też nam się przestało to podobać, nie? Więc tu też mamy pewnego rodzaju paradoks, ale najważniejsze, chyba o czym chciałbym powiedzieć, tutaj się odnieść do, do Twoich słów, to jednak jest ta kwestia, że bo mam wrażenie, może się mylę, że mówisz albo-albo, a ja jednak obu tych kwestii nie wykluczam, czyli. Że z jednej strony oczywiście napływ będzie, bo będziemy pewnych ludzi do pracy potrzebować, ale z drugiej strony, że tej pracy i tak będzie tak mało, że będzie tylko i wyłącznie na stanowiskach, których na tę chwilę nie można zautomatyzować, a być może w tym przysłowiowym jutrze znowu będzie się dało to zrobić, więc tych problemów... Nie, ja nie mówiłem albo, albo ja powiedziałem, uh -huh, że po prostu uh -huh. ludzi będzie tak mało, szczególnie tych, którzy do pracy się będą jeszcze nadawać, że to nie będzie problemem. Ja o tym mówiłem. Dobrze, Piotrze, a wracając do tej instrukcji, która, która wypłynęła, bo z jednej strony mówimy, że nic nas tam nie zaskoczyło, z drugiej, że mówisz, że pewnego rodzaju nowością jest to, że Rosjanie chcą swoje media tworzyć. Wydaje ci się, że, bo właśnie gdzieś w internecie skomentowałeś, a może to też jest forma dezinformacji. Co budzi twoje wątpliwości w tym przecieku? No i właśnie pytanie, takim trochę kontrolowanym, specjalnym, czy, czy niekoniecznie? Wiesz co, no moje największe wątpliwości, cała ta sensacyjność tej informacji, nie? że to taki news, bo to trochę mi wygląda bardziej na, na kaczkę dziennikarską, że się puszcza o jakimś potworze. Kiedyś w sezonie ogórkowym był sezon ogórkowy. No i puszczenie czegoś, co nic nowego z tego nie wynika, po prostu to już dla mnie było takie, że kurczę... Albo zwykłe straszenie, no bo naprawdę, co tam powiedziano? Chociażby, że ta wielka strategia, która nowa jest zupełnie, ma polegać na tym, że będzie mowa o, o tematach, że będą poruszane przez atakujących, wysyłane te informacje, te dezinformacje. Ja wiem, ja spłycam to, ale to, 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 to bardzo chcę, żeby tak. Publicystycznie to powiedzieć, ta dezinformacja będzie dotyczyła tematów bolesnych dla, dla społeczeństw zachodnich. No to w tym wypadku, co będziemy mieli? Będą mówili o migrantach, będą mówili o nierównościach, o burzeniu się ludzi, będą podburzali ludzi, żeby ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej. I druga rzecz, ona będzie przeciwko rosyjskim emigrantom, różnego chociażby wymienionym ostatnio. No, mówi się szpiegom, no przecież ludzie, którzy stali wymienieni za szpiegów to, to nie są szpiedzy tylko i wyłącznie, ale tam decydenci Dyspraszam dysydenci dysydenci rosyjscy o których nie wiem czy słyszałeś już Miedwiediew teraz powiedział, że powinni się smażyć w piekle i niech się nie czują bezpieczni czyli co, sytuacja Skripala już tak straszy, że będzie ich i tak, że wyszli, są na zachodzie, ale my was dorwiemy, tak? No, więc przeciwko tym emigrantom będzie ta dezinformacja skierowana, no i przeciwko ich w cudzysłowie sponsorom, czyli tym wszystkim państwom, tym wszystkim agendom, wszystkim instytucjom, które będą utrzymywać, pomagać tym emigrantom, wspierać ich w ich pracy, bo tego się należy spodziewać teraz, prawda, pracy tych, tychże ludzi przeciwko obecnie rządzącym władzom rosyjskim, tak? Powiem szczerze, ja w tym wszystkim nie widzę pewnych nowości, może, może trochę inny sposób podejścia, ale inaczej powiem. Nie jestem w ogóle zaskoczony tym, co się tam znalazło. Nie, ja też absolutnie właśnie nie jestem zaskoczony. Zaskoczony jestem tym newsem, że to taki news. No jedyne co, to że taki ja... Dobra, Piotrze, obie... to może inaczej. To może właśnie zostało to podniesione w tych środowiskach, w tych miejscach, by nie powiedzieć wprost, że w tych mediach, które... Tak naprawdę nigdy wcześniej tego nie rozumiały, nagle gdzieś tam do nich dotarło o co w tym wszystkim chodzi, i oho, puszczamy to, bo to jest hit. Tak, tak, tylko widzisz, to jedyna nowość, którą ja tak naprawdę w tym całym artykule zobaczyłem, bo ja nie widziałem tej książki, ja widziałem, my mówimy o artykule na temat tej książki, tak? Tam w tym łotewskim, łotewskim bodajże Insiderze. No to chodzi o to, że jawnie wskazano dwa cele, czyli różnego rodzaju grupy społeczne w ramach społeczeństw zachodnich, bo to w nich będzie się uderzać dezinformacją. I drugie, działania dezinformacyjne mające na celu uderzenie w ich, tych właśnie emigrantów, szczególnie tych emigrantów, których się uznaje za, za wrogów obecnej władzy. Więc to jest uderzenie dezinformacyjne w nich, a także powodowanie, słowo mi teraz uciekło, żeby społeczeństwa zachodnie patrzyły na tychże emigrantów jako na ludzi, którzy. Stracili, no jak to powiedzieć, uciekło mi słowo polskie, cześć, że wiarygodność i tak dalej. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Rozumiem, bo tu można uderzać jakby w tych, którzy wyjechali z Rosji. Tu, tu jakby dwie grupy można wyciągnąć, tak? Tych, którzy uciekli, bo są takimi, no zostali ludźmi, mówiąc, mówiąc wprost, i tymi, którzy. Też chcemy budzić wobec ich nieufność, bo może udają tych, którzy chcą tymi ludźmi zostać, a tak naprawdę na pewno są właśnie tymi ruskimi agentami i to centralnie z Rosji. I teraz wiesz, to rodzi jakby ciekawy efekt, tak? Bo przestajemy wierzyć każdemu, kto jest Rosjaninem, Białorusinem, coraz mniej ufamy i wierzymy Ukraińcom. No, przecież to wszystko jest oczywiście na korzyść Rosji, a nie zapominajmy o tym, że aby tworzyć niepokoje. W cudzysłowie inwestuje się w grupy, które są całkowicie sobie skrajne i również takie, które wcale nam nie sprzyjają. Ale kiedy tutaj mocny kolokwializm, ale myślę, że chyba najbardziej odpowiednie słowo, chociaż nie najpiękniejsze, naparzają się wzajemnie, no to tylko korzyść dla nas jako tego, który to wszystko zainspirował, nie? No, no tak, 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 jak najbardziej, tak też to widzę. Przy czym oni najbardziej będą uderzali, jeśli chodzi o tych emigrantów, no, mamy doświadczenie z czasów PRL-u, tak? Z czasów 45-90, gdzie no widać było, uderza się po prostu w takie oś... to, co się uznaje za ośrodek polityczny danej emigracji, prawda? Więc oni będą uderzać w tego typu, czyli no, na pewno, na pewno powstaną różnego rodzaju wydawnictwa, a tak dalej, które, które będą to, to jest praca intelektualna i i w to będą uderzać, bo, bo, bo przecież to nie będzie atak na, na przyszłych, nie wiem, partyzantów czy coś, bo, bo tego to bym się absolutnie nie spodziewał, żeby ktokolwiek teraz na obecną chwilę myślał w ogóle o, o tworzeniu tego typu, no nie wiem jak to powiedzieć, wojsk czy, absolutnie nie o to chodzi. No i w tym wszystkim, wiesz co, nie można jeszcze zapominać, że, że Rosjanie, to też o tym mówiliśmy, to trochę tak się podśmiewano jak rozmawialiśmy jeszcze o tym, ale mówiliśmy o elementach małej wojny, gdzie elementy małej, główne małej wojny, nie, no to jest tak, wojna Operacyjna, przepraszam, operacje psychologiczne, operacje informacyjne to jest jedno, drugie dywersja, trzecie sabotaż, czwarte partyzantka. Partyzantki bym się nie spodziewał, ale dywersja i sabotaż wcale nie są wykluczone, już że będą się działy, bo chyba mamy z tym do czynienia. Poza tym, wiesz, podpalenie czegokolwiek na terenie, załóżmy naszego kraju, w ramach nawet jakichś zamieszek. To niekoniecznie musi być działanie świadome organizatorów, działanie jakichś idiotów w ramach danych protestów, ale to może pamiętaj, działalność być prowokatorów również, tak? Na przykład daje. I to jest bardzo trudne do stwierdzenia, czy my mamy do czynienia z, właśnie z elementami małej wojny, czy nie. Natomiast tego należy się spodziewać. Tego się należy spodziewać. Ostatnio słuchałem bardzo fajny wywiad z Korowajem. I on faj, fajną rzecz mi tam tłumaczył na temat, tak, on taki przyjął ideę zrównoważonej wojny, w ramach której wojna asymetryczna jest tylko częścią. I to takie, właśnie najbardziej by mi pasowało, bo, że, że te elementy mojej wojny, właśnie w to, w to można wpasować. To tak pozwolę sobie od końca, zapraszam też do moich rozmów z panem pułkownikiem. Pan pułkownik też oczywiście ze świata służb specjalnych. I jakiś czas temu się do tego przyznał, więc możemy już mówić o tym głośno. Znajdziecie, szukajcie celowniku.com, Ale wracając do tego, Piotrze, o czym mówimy. Abstrahując jakby od tego elementu nowym w tym wszystkim, no ty już właściwie o tym mówisz. Tylko no zapytam może trochę prowokacyjnie, ale jednak wprost. No to jeżeli takie coś, powiedzmy, że zostaje upublicznione. No to my mamy do czynienia tak naprawdę. Nie chcę powiedzieć, że Rosja prowadzi z nami wojnę, aczkolwiek może i tak powinienem zapytać: prowadzi wojnę wobec nas, no pewnego rodzaju agresję, ofensywę, no bo jakby nie patrzeć, no prowadzi działania destabilizujące, powodujące osłabienie i struktur państwowych, i społeczeństw, i podziały, no wszystko, co ma działać na jej, na jej korzyść. A nie korzyść oczywiście zachodu, aby go osłabiać. Te osłabianie też przecież ma mieć pewien swój cel. Jak Ty na to patrzysz jako kształt? Po pierwsze, my rozmawiamy o artykule prasowym, czyli z punktu widzenia analityka wywiadowczego, my mamy do czynienia z informacją pochodzącą z niepewnego, nieznanego źródła, której wiarygodność tejże informacji jest nieznana zupełnie. To jest najniższy możliwy rodzaj informacji analitycznej, z jaką możemy mieć do czynienia. Wobec tego wysnuwanie na podstawie tego jakichkolwiek wniosków, które miałyby prowadzić do jakichkolwiek decyzji politycznych, wiążących, w których oskarżalibyśmy dany kraj o jakikolwiek atak, czy coś jest, no trzeba się stuknąć w głowę. No dobra, to inaczej zapytam. No doskonale wiemy, co Rosja robi na terenie Europy, tak? Również my, i na No my, terytorium. my Polacy, my Polacy. Ale, ale Zachód tego nie wie. Zachód teraz powoli czasami otwiera oczy i mówi, kurczę, no faktycznie jest tak, jak oni mówili, ale nadal się nam nie wierzy. To, to jednak nie polega, tak przez chwilę się nam, nam wierzono, a teraz już znowu mamy, że nie wierzy się. No przecież to jest Rosja, to nie może tak postępować. Więc przecież my z Rosją tyle lat żyliśmy dobrze, bo daleko od siebie, nie? Czyli wydaje ci się, znaczy wydaje ci się, może jesteś nawet pewien, że jednak wraca trochę te stare, czyli trochę inne spojrzenie Zachodu... A nasze polskie? Bo ja powiem szczerze, w swoim pytaniu wcale nawet tego nie chciałem rozdzielać, no ale nie, akurat zwróciłeś ja nie wiem, na to czy uwagę. To, nie? Czy wraca stare, wiesz co, bo to może wraca nowe w znaczeniu, że no, ludzie, pamiętaj, percepcja to jest pole walki. Czy percepcja decydentów, czy percepcja grup społecznych, ludzi, poszczególnych ludzi, to tam się to wszystko odbywa i ludzie sobie jakoś układają logicznie. Bardzo często bardzo nielogiczne zdarzenia, sytuacje, to co się dzieje, no ludzie chcą żyć. Rozumiesz, ludzie chcą żyć, ludzie chcieliby bezpieczeństwa i mimo wszystko, że cokolwiek się dzieje, to starają sobie stworzyć, o ja już wiem, taką strefę komfortu. Wiesz, ludzie chcą żyć w strefach komfortu. Nawet jeżeli ten komfort jest mało komfortowy, to chcą. Ale żyć czyli w byłoby, to, byłoby to takie psychologiczne wyparcie, że tego zagrożenia nie ma, chociaż ono faktycznie? Jest? Wiesz, ja nie jestem psychologiem, ale to coś w tym stylu jest. To jest takie tworzenie, to widoczne jest. Tworzenie takiej. To jest jak strefa, strefa komfortu. Mi to denerwuje. Mówi się tak: jeżeli chcesz, żeby lepiej ci się żyło, to musisz wyjść ze strefy komfortu. No i powiem ci, że ja już wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, y, którzy się nad tym zastanawiali, nad sobą oczywiście, ja również też. I tak zawsze dochodzimy do, do, dochodziliśmy do jednego y, takiego wniosku, że no nazywanie tego strefą komfortu jest mocno bezsensowne, bo to jest bardzo niekomfortowe. Zobacz, Idziesz do więzienia, gdzie są, rządzą z jednej strony tam strażnicy więzienni, normalnie zgodnie z prawem, z drugiej strony jakieś tam nieformalne grupy się dzieją, tworzą ludzie, różnie to bywa, prawda? A jesteś jeszcze dodatkowo w więzieniu. Jesteś poddany presji wielu różnych tam grup, tak to nazwijmy, i tworzysz sobie to miejsce, w którym potrafisz egzystować. To jest twoja strefa komfortu. No do Anielki Jasnej, to jest strefa komfortu. Ja teraz powiem, w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych też ludzie jakoś sensownie chcieli, po prostu nie wierzyli w to, co się wokół nich dzieje i próbowali jakoś tam egzystować, prawda? No, tworzyli strefę komfortu. Czy to jest strefa komfortu? Więc nie wiem, czy to jest wyparcie. To jest tworzenie tej strefy, w której chce się żyć. No wiesz, bo nie można zapominać o wszystkich wydarzeniach i w Polsce, i w Czechach, Rumunii, na wyspach, w pozostałych państwach kontynentalnej Europy. No wiesz, wypieranie tego i udawanie, że to nie ma miejsca, no nawet nie chcę tego nazywać, czym by to było. Ale widzisz, na czym polega? Bo, bo to są elementy wojny asymetrycznej. A, a ta, ta wojna ma taką cha charakterystyczną cechę, my używamy słowa wojna asymetryczna, a wydawałoby się, że to jakieś konkretne państwo uderza na konkretne państwo. A właśnie w tej asymetrii polega na tym, że nie mamy pewności, kto uderza i jak uderza, nawet wtedy, kiedy widzimy, że wiemy. Matko, że widzimy, że wiemy. Widzimy i wiemy, to jednak nie mamy tej pewności. No, no taki naj, najlepszy przykład: Zielone Ludziki w 2014 na Krymie, tak? No przecież wszyscy wiedzieli na całym świecie, że jest to wojsko rosyjskie. A jednocześnie nie można było przypisać tego wojsku rosyjskiemu, tak? To na tym polega asymetria. No ale nam w pewien sposób sprzedano i przemycono to, a myśmy to radośnie przyjęli, tak? No i. Nie wyciągamy w ogóle z wniosków z tego, co, co się działo. Taki mam trochę smutny wniosek, nie? No tak, ale po, popatrz. popatrz. Jakie działania już uznamy za działania wojenne, i to ten, a jakie nie? No to muszą być jasne, pewne. To, to nie może być domniemywanie, bo domniemywanie prowadzi do, 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 do błędów, do, do, do głupot. W którym momencie uznasz, że działania dyplomatyczne to są jeszcze działania dyplomatyczne, a w którym momencie już nie? Przecież tam jest cała masa dezinformacji, cała masa czegoś, co nazwiemy operacjami psychologicznymi, informacyjnymi, czyli, czyli już elementarzem wojny asymetrycznej. tak? To może być prowadzone neutralnie, w dobrym celu, a jednocześnie może być prowadzone w bardzo złym celu. Już takim agresywnym, o to mi chodzi, nie, nie definiuję tego w kwestiach moralnych, tylko ofensywny, defensywny. Coś bardzo agresywnego wobec drugiego państwa, ale to ciągle przecież jest dyplomacja. Ciągle niech uczą działa. Taka wojna asymetryczna, zauważ, też ciągle niech uczą działa. A jednocześnie coś tam wybucha, coś tam się pali, coś tam się wygina most, tory. No oczywiście tak, tak, tak mówię. Podpalają świątynie obcych różnych wiar, obcych w znaczeniu nowych na danym terenie. No to, to, to nie jest po prostu, chyba przyznasz, że to nie jest takie proste, żeby uznać, że dane państwo to zrobiło. No, dane państwo umiewa ręce. Zobacz, mamy, mamy renesans, renesans tych wszystkich wojsk najemniczych pod postacią kontraktorów. I to też mówił właśnie Korowaj w tym wywiadzie ostatnio. A już wiem, u Pyfla słuchałem tego wywiadu. I, i on też właśnie tam polecam, wskazuje na, na rolę takich współczesnych, tych, tych firm. Firm najemniczych to są firmy prawa handlowego, a jednocześnie no, nimi załatwia się mnóstwo różnych interesów, i nie można tego przypisać żadnemu państwu, tak? Podobnie było, zauważ z Butem. On w latach 90. handlował bronią nielegalnie. Amerykanie go ciągle nie mogli złapać. Ale jaką bronią on handlował? No Z byłego Związku Radzieckiego, tak? Przede wszystkim z tego, co pamiętam, to z Ukrainy właśnie to, 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 to czym on handlował, szło. No i, i zaopatrywał w to Afrykę. No, no i to szło. No i to była właśnie taka. Tak, tak, tak załatwiała państwo poprzez tego buta i jego przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych zresztą, tak załatwiało swoje interesy. Teraz się załatwia przez takich żołnierzy najemniczych, którzy są naszymi żołnierzami, ale oni, nie, nie da się ich przypisać armiom narodowym. To może jest przyszłość, nie? Takie wojska fundacji. <złuch> Znowu idziemy w fantastykę. No ale cały czas gdzieś tam pojawia się ten element, Piotrze, że teraz może fantastyka, a za chwilę już nie. Artur, ja widzę, jak korporacje mają, korporacje międzynarodowe, jak one mają rozwinięte struktury wywiadowcze, czasem w zależności oczywiście od kraju, to robi to wrażenie, i teraz, ponieważ już wiemy, że jednak pieniądz ma, kapitał w ogóle ma narodowość, to one działają na rzecz krajów, gdzie są, do których przynależą po prostu, tak to nazwijmy. No i mnóstwo tych, tych różnych firm, korporacji, które mają swoje, swoje wywiadowcze, są odrębne firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie wywiadem, kontrwywiadem, bezpieczeństwem, sprawami militarnymi, całym supportem, logistyką tego. No to jest coś, czego nie przypiszesz państwu, agendom państwa, nie przypiszesz wojskom narodowym, a jednocześnie za pośrednictwem tego prowadzi się bardzo skuteczną politykę zagraniczną. Ale pięknie wymieniłeś ten katalog, tak naprawdę, jakie działania są podejmowane. Można by to nazwać jakimś tam pionem ochrony i bezpieczeństwa. No bo ja widzisz, ja, 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 ja się wywodzę oczywiście z, z, ze służb specjalnych, natomiast od lat to ja działam i zajmuję się rynkiem cywilnym. I to, to o tym tak naprawdę to jest to, co, co, co na, z czym na co dzień ja mam do czynienia, prawda, czym się interesuję. No, i zobacz, przenosisz, przenosisz pewien, no, no może nie potencjał, ale know-how, zaadaptowany być może własnymi przemyśleniami. O nie, być może, to jest zupełnie inny know-how, aczkolwiek tak. do, do takich agresywnych działań używa się normalnie know-how takiego, jaki jest wypracowany w służbach specjalnych, ale to już jest w określonych krajach i robią określoni ludzie. Czegoś takiego dzisiaj nie zrobiono by na przykład w Polsce, przy czym. Od razu mówię, że są sprawy, które nie do końca dla wszystkich mogą być wyjaśnione, jak choćby sprawa kelnerów i podsłuchów, bo tamtych podsłuchów było za dużo, jak na tych kelnerów. O, tak byś powiedział, i miejsc. Dobrze, Piotr, ale co, co, co chciałem powiedzieć, mocno wręcz podkreślić, bo jedne korporacje będą miały własne takie piony, i inne, mniejsze najpewniej. Być może będą wynajmować wyspecjalizowane firmy, co niesie też pewne. Ryzyka, i tutaj zaczyna się pojawiać taki element, gdzie być może trochę się z Tobą nie zgodzę, a może to też wynika, jakby ze funkcjonowania i pewnej struktury danej korporacji. Już nawet nie chcę mówić firmy, a korporacji. Tam narodowość już nie będzie miała znaczenia, tam pieniądz będzie miał znaczenie. To tak? prawda. Ty, ty, ty wierzysz w chwili obecnej w to, że kapitał nie ma narodowości, kapitał ma narodowość. Inaczej, zależnie od sytuacji, Piotrze, bo będą takie korporacje, gdzie będą ludzie. Z bardzo różnych stron, mniej związani z państwem, bo być może państwo, nawet w którym funkcjonują, może być słabsze od nich samych jako korporacji, nie? Tak, tylko że politykę, o, którą ja, o której ja mówię, tworzą państwa, które uznajemy za państwa poważne, silne i duże. No, to są państwa o statusie... O statusie mocarstw. I to też, bez względu na to, czy to jest tylko status percepcyjny, czy realny. Bo na przykład możemy się spierać, czy Francja jest mocarstwem, czy nie jest. Percepcyjnie ona jest mocarstwem. W głowach ludzi. Chiny są mocarstwem, Stany Zjednoczone są mocarstwem. Także powiem Ci, że jednak one realizują politykę swoich krajów. I tyle. To jest często zbieżne, to jest często. Nie, no zresztą nie może być inaczej. No, twierdziliśmy, że, że prawda, korporacje amerykańskie już nie są amerykańskie do czasu, aż Donald Trump powiedział, wracacie do kraju. Co zrobili? W tym zwrot wrócili do kraju. Tam nie było, ale. Okej, okay, rozumiecie. Ale patrząc, nie wiem, czy przyszłościowo, bo właściwie takie sytuacje pewnie miały miejsce, no mają te możliwości ze względu na inny model zarządzania, organizacji, podejścia, bardziej legalne, półlegalne działanie, gdzie no nie czarujmy się, państwa też różne działania podejmują, tak? Uh -huh. I czy nie stoimy gdzieś, myśmy właściwie już w poprzednich odcinkach o tym też trochę rozmawiali, biorąc pod uwagę oczywiście i Big Techy i trochę tą, tą przyszłość, gdzie zastanawialiśmy się właśnie, czy, czy teraźniejszość wręcz w ogóle ma znaczenie, tak? Bo przyszłość jest teraz. To czy one nie będą miały za dużego znaczenia w stosunkach międzynarodowych, nie będąc formalnie tak naprawdę podmiotem, tak? W, tym, w tych stosunkach nie mówiąc już o o prawnym uregulowaniu ich funkcjonowania. Tu wraca gdzieś te stare, o czym rozmawialiśmy, ale, ale wydaje się, że też chyba trzeba zapytać, nie? Ale to możemy spojrzeć na historię, żeby na to odpowiedzieć. Ja oczywiście też nie jestem historykiem, ty także nie jesteś historykiem, ale jeżeli sobie popatrzymy na państwa, które istniały w przeszłości, na imperia, a jednocześnie popatrzmy Kompania Zatoki Hudsona w Kanadzie, Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska. Holenderska była kompania, ona się nazywa chyba też wschodnioindyjska, tak, wschodnioindyjska. Zauważ, że to były potężne, prywatne podmioty, które przez jakiś czas miały więcej do gadania, wydawało się, niż monarchie, które, do których przynależały, tak, a jednocześnie wykonywały politykę tychże monarchii. Tam była symbioza oczywiście, przepychanie interesów, i w pewnym momencie państwo w tym wszystkim okazało się silniejsze. W każdym jednym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że od początku realizuje się politykę państwa, za zrealizowano za pomocą takich wówczas, możemy powiedzieć, tych korporacji transnarodowych przecież. Ogromnych, dużo większych niż są obecnie. Przecież one, one miały w, w swojej garści państwa, ogromne połacie ziemi. To nie, to nie należało do imperium, a, albo Należało formalnie do imperium, w rzeczywistości było całkowicie zarządzane przez taką kompanię. Więc ja myślę, że nadal jest tak, że, że to nie, nie, nie korporacje będą nam dyktowały, a że państwa będą dyktować. Po prostu państwa. Tak samo Unia Europejska. Ona, ona tak długo nie będzie dyktować, jak długo nie stanie się jednym unitarnym państwem. A zupełnie od plusów, minusów, interesów poszczególnych narodów, państw i tak dalej. Państwo musi być państwem i dopiero wtedy zaczyna decydować. Ale to nie wystarczy, trzeba mieć jeszcze siłę, prawda? Trzeba mieć siłę. Dlatego bardzo, małe, bardzo mało prawdopodobnym mi się wydaje mimo wszystko, że Unia Europejska zostanie państwem, w dodatku mocarstwem. Ja nie mówię, że tak się nie zdarzy. No bo historia je pokazuje tylko, że są rzeczy nieprzewidywalne. Że się tworzą jednak takie rzeczy, ale czy to będzie na, na stałe, co to znaczy na stałe, na jak długo? Nie wiem, nie wiem, tym bardziej, że interesy wewnętrzne są sprzeczne i mamy dwa takie ciągle mocarstwa w Unii, tak? te, te, te takie, które uznamy za duże. Francja, która jest słabsza od Niemiec, a jednocześnie w percepcji ludzi, jak się zobaczy, jest mocniejsza. No i Niemcy, które z kolei nie używają często albo inaczej, używają swoich korporacji w inny sposób. Piotrze, ja mam nadzieję, że udało nam się nie tyle dawać odpowiedzi, co stawiać pewne pytania i w pewien sposób no, zachęcimy naszych słuchaczy, aby samodzielnie przemyśleć pewne rzeczy, być może poszukać pewnych informacji, powyciągać wnioski. I zachęcamy Was przy tym do tego, aby podzielić się swoimi przemyśleniami w socjalach i wszędzie tam, gdzie mogliście odsłuchać. Naszej rozmowy, zachęcamy do tego. Będziemy się starać oczywiście na wszystkie takie komentarze odpowiadać. Może to też zainspiruje i nas do kolejnych rozmów i podejmowanych tematów. Tak, tak, ja zdecydowanie zachęcam i jednocześnie jestem zaskoczony, że zauważ, rozmawialiśmy długo dzisiaj, a mimo wszystko nie poruszaliśmy, nie poruszaliśmy w ogóle tych takich gorących tematów, które obecnie poruszają wszyscy. To jest nieprawdopodobne dla mnie. I dlatego nie jesteśmy mainstreamem. No nie jesteśmy. <noise> dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Dzisiaj swoimi głosami mam nadzieję, że inspirowali Państwa do samodzielnego myślenia. Artur Dubiel, który ma Państwa na celowniku. Piotr Herman, który także ma Państwa na celowniku jako szpiegul.pl oraz w ramach projektu OSS Okiem Służb Specjalnych. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na naszą kolejną rozmowę. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.